Przyjechałam dzisiaj do Trento, czyli do Tridentu po polsku, no i pokażę Wam przez cały dzień, co tutaj warto zobaczyć. Trident to małe alpejskie miasteczko leżące w rejonie Górnej Adygi. To miejsce pełne uroku i skrywanej historii ma niepowtarzalny charakter. Choć Trident jest częścią Włoch, jego historia jest pełna wpływów austriacko-niemieckich, co widać nie tylko w architekturze, ale i w lokalnych przysmakach, takich jak precel czy strudel. Ale oczywiście nie brakuje miastu włoskiej elegancji. Naszą przygodę zaczynamy na Starym Mieście, którego sercem jest Piazza del Duomo, czyli Plac Katedralny. To tutaj na tle katedry świętego Wigiliusza, fontanny Neptuna oraz pałacu pretorów rozgrywa się życie codzienne Trydentu. Obowiązkowym punktem na mapie miasta jest katedra świętego Wigiliusza, czyli Duomo. Zbudowana w XIII wieku, powstała na fundamentach starożytnej bazyliki i jest nie tylko pięknym przykładem romańskiej architektury, ale i miejscem o wielkim znaczeniu historycznym. To tutaj odbywały się obrady Soboru Trydenckiego, które zapewne kojarzycie z lekcji historii i które to obrady miały ogromny wpływ na kształtowanie kościoła katolickiego w XVI wieku. Zaraz obok katedry znajduje się Pałac Pretorów, który kiedyś był siedzibą biskupów, a teraz znajduje się tam muzeum diecezjalne. Częścią budynku stanowi wieża miejska i jest doskonałym punktem widokowym, z którego można podziwiać panoramę Trydentu oraz otaczającego góry. Mi jednak nie udało się wejść na górę, bo bilety były wyprzedane. Spacerując uliczkami Starego Miasta, możemy podziwiać renesansowe freski, które zdobią fasady wielu budynków. Te malowidła są charakterystycznymi elementami Trydentu i świadczą o dawnym bogactwie miasta. Przedstawiają sceny mitologiczne, historyczne i alegoryczne, tworząc prawdziwą galerię sztuki pod gołym niebem. To właśnie dzięki nim spacer po Trydencie staje się podróżą w czasie, pozwalającą poczuć atmosferę dawnych wieków. Podróż w czasie zaoferuje nam też Tridentum, czyli starożytne miasto Rzymian. Jest to archeologiczny kompleks ruin leżących pod miastem, datujące na pierwszy wiek przed naszą erą. Największy kompleks leżący tuż pod centrum Tridentu nazywa się SASS, czyli po prostu podziemna przestrzeń archeologiczna. Te całkiem spore stanowiska archeologiczne pozwalają lepiej zrozumieć, jak wyglądało życie w tym miejscu wiele wieków temu, a miasto umiejętnie i interaktywnie Wam to pokaże. Kolejnym punktem mojej trasy jest zamek Buon Consiglio, kolejna dawna rezydencja biskupów Trydentu. W zamku, którego początki sięgają XIII wieku, znajduje się teraz Muzeum Sztuki. Ja niestety jednak nie miałam czasu, by zajrzeć do środka, ale zwiedziłam budowlę od zewnątrz, spacerując po dziedzińcu. Zwiedzanie Trydentu kończę na spacerze na drugą stronę rzeki Adygi, a z mostu podziwiam przepiękne widoki na miasto i góry oraz leżący po drugiej stronie kościół świętego Apolinarego. Kościół, choć całkiem pusty, miał ciekawy klimat i warto zerknąć do środka. Niestety to wszystko, na co miałam czas tego jednego dnia w Trydencie. Oprócz tych głównych atrakcji miasta, Trident ma kilka innych ciekawych kościołów do odwiedzenia, jak na przykład Santa Maria Maggiore lub San Lorenzo. Oprócz tego popularne są trzy muzea: Muzeum Nauki, Galerie oraz Muzeum Alpejskie na Wzgórzu. Końcowo polecam jeszcze wyjazd kolejką linową na wzgórze, z którego można podziwiać panoramę miasta. Mam nadzieję, że ten krótki film Wam się spodobał i zachęcił do podróży w te rejony Włoch, bo naprawdę warto. Subskrybujcie po więcej podróżniczych treści na moim kanale na YouTubie, jak i na Instagramie, gdzie jestem aktywna niemal codziennie. Do następnego razu. Cześć!